Cześć! Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Czarodzieje i dzieje tom 5 to ostatnia część cyklu zamykające przygody magów w świecie fantazy, bohaterów Disneya, takich których znamy i w większości lubimy. Część wydaje mi się zdecydowanie najchudsza w porównaniu z pozostałymi tomami. Tutaj mamy mapkę, czy w zasadzie rozpiskę wszystkich pozostałych. Jest to komiks oczywiście wydany przez Egmont, który wypożyczyłem w sekcji dla dzieci i młodzieży Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. I cóż tu mamy? No mamy tutaj klasyczną, bardzo klasyczną opowieść fantazy, gdzie zaczynamy od takich zdań, które za każdym razem wprowadzają taki fajny nastrój. Mamy tutaj tak. Był to czas legend, magii i bohaterów. I prawie każdy rozdział zaczyna się w ten sposób, albo każdy. Wprowadzenie nastrój mi się od razu kojarzy z intrem wprowadzeniem do serialu takiego w latach 90. Kseny Wojowniczej Księżniczki i wrzucamy się od razu w wir przygody. I mamy tutaj takie dwie główne, bym powiedział, opowieści. Pierwsza opowieść to dotyczy magii, a w zasadzie tego, że zaczyna zanikać. I mamy fajny motyw, gdzie pokazuje nam, że nasi czarodzieje, różnego rodzaju różni czarodzieje, mają problem z tym, że tak bardzo nawykli do magii, że całkowicie zapomnieli, jak to jest funkcjonować bez niej. Oczywiście Miki i magowie, cała ta drużyna, próbują zapobiec, czy odzyskać magię, żeby magia wróciła. Różnie to, różne perypetie przy tym mają. Ta historia ma około, ile tutaj mamy, 90 parę stron, a później zaczyna się główna opowieść, zdecydowanie grubsza, jak sobie zobaczycie. Mroczna przepowiednia. Ona ile ma? Rozdziałów z 10. Zobaczmy. Tutaj jest tak, część 10. Przeznaczenie bohatera. I tu zaczynają się naprawdę fajne klimaty. Zaczniemy od tego, że co my tutaj mamy. Mamy tutaj motywy, które były obecne na przykład w raporcie mniejszości. To był taki film sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, gdzie na podstawie wyroczni pewnego rodzaju wskazywano ludzi, czyli mieli coś uczynić, jeszcze tego nie uczynili, ale wyrocznie mówili, że to zrobią, więc oni byli zamykani. Taka kara przed popełnieniem winy na podstawie opinii wyroczni. Podobny motyw był w Supermanie Action Comics Ludzie ze Stali, to był trzeci tom serii z DC Odrodzenie. Natomiast tutaj mamy też tego typu motyw, czyli jest przepowiednia, że ktoś powróci i będzie to wielkie zło. No i pech chce, że tym kimś jest Miki. No i właśnie. Z tym czymś nie mogą się pogodzić z jego najwięksi przyjaciele. Przy czym każdy próbuje, nazwijmy to, doprowadzić do zmiany tej sytuacji na swój sposób. Donald idzie troszeczkę na skróty, troszeczkę na przebój, uwolnić Mikiego, na zasadzie wyrwać go z więzienia. Natomiast Goofy, który stał się w ostatnim czasie fanem prawa, chce po prostu to zrobić, nazwijmy to, przy pomocy przepisów, sądów itd. Któremu się powiedzie, czy komuś się powiedzie, to ja już wam oczywiście nie powiem. Na szczęście ta historia ma więcej warstw, nazwijmy to, i w pewnym momencie sami twórcy zaczynają się bawić na zasadzie takie, że skoro nie Miki, to może tamten, może tamten, może tamten. I się robi bardzo, bardzo ciekawie, kto według tej przepowiedni będzie tym wielkim złym, którego należy zatrzymać i o co w tym wszystkim chodzi. Plus dodatkowo jakieś podstawy działania magii, które troszeczkę nam odwracają to, co się działo w pierwszych tomach, jeżeli chodzi o źródła naszych umiejętności, naszych czarodziejów. To ogólnie fajne motywy, troszeczkę zaskoczeń, troszeczkę zwrotów fabularnych. Ogólnie przyjemna lektura. Co ważne, wygląda na to, że ten tom można czytać samodzielnie, czyli nie musisz czytać wszystkich czterech poprzednich, żeby mieć pełną wiedzę, czy czerpać pełną satysfakcję z lektury. No, po prostu mamy tutaj taką historię. Mówię, to odwracanie tych zasad, które były wcześniej, tych magicznych, może mieć znaczenie, ale to nie jest clue, to nie jest najistotniejszy element tego komiksu. Przyjemna kreska,
Niestandardowy format, już wszystkie to są takie malutkie, grubiutkie i ogólnie bardzo sympatyczna opowieść. Ja ze swojej strony polecam, zachęcam do odwiedzenia biblioteki w Księżycu Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Macie bardzo, bardzo dużo różnych tytułów. Czarodzieje ich dzieje, cała seria, wszystkie 5 tomów jest do dostania, do wypożyczenia w sekcji dla dzieci i młodzieży przy ulicy Słowackiego. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.